Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Grand Prix Formuły 1 na torze w Hiszpanii. Zapraszam do oglądania! Na początku przedstawiam wyniki wyścigu. Patrząc na same wyniki, wyścig może się wydawać, że był dość nudny. W sumie Max Verstappen, który startował z pole position, dojechał do mety na pierwszym miejscu bezproblemowo. Nie miał żadnych problemów, żeby powiększać przewagę nad innymi kierowcami. W sumie dla niego ten wyścig był dość nudny, ale pozostałe dwa miejsca na podium zajmują już kierowcy Mercedesa, co jest pozytywną informacją. No i tutaj w sumie już ten wyścig wyglądał lepiej, ciekawiej, bo to już się coś działo. Sergio Perez gonił z 11 miejsca, dojechał na 4 miejscu, a George Russell, który startował za Perezem, 12, dojechał 3. Tutaj główną różnicę zrobił start, bo na tym pierwszym okrążeniu Russell właśnie dość sporo zyskał, chyba po pierwszym okrążeniu był 9, a Perez chyba dalej był 12. No i w sumie dzięki temu Russell mógł tam odjechać i dzięki temu w sumie skończył ten wyścig przed Perezem. Negatywnym jakby zaskoczeniem, można by tak powiedzieć, jest Ferrari, które przywiozło poprawki na ten wyścig, ale Carlos Sainz niby zdobył drugie miejsce w kwalifikacjach. Ale w wyścigu już to tempo Ferrari nie wyglądało tak dobrze i Carlos Sainz skończył na 5. miejscu, a Charles Leclerc, który miał fatalne kwalifikacje, zakończył ten wyścig po zapunktowaną 10. na 11. miejscu. W sumie to ten wyścig Grand Prix Hiszpanii w 2023 roku był dość ciekawy, był fajny. Nie był to może jakiś najbardziej porywający wyścig Formuły 1, ale jak na Hiszpanię myślę, że było naprawdę przyzwoicie. Dodatkowo uważam, że usunięcie tej ostatniej szykany w ostatnim sektorze naprawdę pomogło, ponieważ dzięki temu zobaczyliśmy dużo manewrów wyprzedzania. Kierowcy wyjeżdżali już na prostą startową z dużą prędkością, otwierali DRS z dużą prędkością. Dzięki temu ten efekt DRS-u był naprawdę dość duży i zobaczyliśmy, myślę, że więcej manewrów wyprzedzania niż gdyby była ta szykana. Więc w sumie zabieg z usunięciem szykany myślę, że wyszedł na plus. Teraz może przejdę do jednego z takich stałych elementów odcinków podsumowujących Grand Prix, czyli do kierowców na plus. Jednym z takich kierowców na pewno będzie Lewis Hamilton, który wykorzystał potencjał poprawionego Mercedesa i w kwalifikacjach co prawda zajął 5. miejsce, ale w wyścigu dobrze się przebijał i skończył wyścig na 2. miejscu. Tempo wyścigowe też było bardzo dobre, dlatego myślę, że tutaj zdecydowanie idzie plus. Następny plus myślę, że powędruje do Lensa Strolla, który pokonał Fernando Alonso w kwalifikacjach i w wyścigu w sumie też sobie radził lepiej niż Fernando, przynajmniej na początku wyścigu. Pod koniec wyścigu Alonso trochę się ożywił, już lepiej jechał, ale biorąc całokształt myślę, że Lance Stroll zasłużył na tego plusa. Kolejnym plusem będzie Guan Yu Zhou, który skończył wyścig, o ile się nie mylę, na 9. pozycji chyba. Tak jest, na 9. pozycji skończył Guan Yu Zhou. A więc jak na Alfa Romeo jest to naprawdę przyzwoity wynik, dowozi 2 punkty i zrównuje się w klasyfikacji generalnej chyba z Valtterim Bottasem. Mają obydwoje po 4 punkty. Następny plus myślę, że powinien pójść do Maxa Verstappena, który po prostu wygrał w wyścigu, wystartował z pole position, jechał wiadomo najszybszym Red Bullem, ale wygrał wyścig, kwalifikacje i zdobył wielkiego szlema, czyli wygrał kwalifikacje, wyścig i wyścig wygrał prowadząc od startu do mety i zdobył najszybsze okrążenie wyścigu. Następny plus myślę, że można dać Carlosowi Sainzowi, który po prostu spisał się zdecydowanie lepiej od Charlesa Leclerca. Przynajmniej w kwalifikacjach, bo w kwalifikacjach Sainz skończył na 2. miejscu, a Charles Leclerc na 19. chyba. A więc różnica jest ogromna. Chyba do tego poprawionego Ferrari jak na razie przynajmniej lepiej przystosował się Carlos Sainz, no ale w wyścigu już nie było tak dobrze, bo w wyścigu już tempo Ferrari nie było tak dobre, ale myślę, że plus dla Carlosa Sainza może tutaj być. Kolejnym punktem naszego odcinka podsumowującego Grand Prix będą kierowcy na minus. I tutaj zdecydowanie minus leci do Sergio Pereza, który drugi raz pod rząd w kwalifikacjach odpada za wcześnie po prostu, bo w zeszłym tygodniu w Monako rozbił się, wiadomo, w Q1 odpadł.
A tutaj popełnił błąd, wyjechał w żwir i odpadł w Q2. Nie miał już wystarczająco czasu, żeby poprawić czas. No i odpadł w Q2. Z 11 pozycji startował do wyścigu i przebił się na czwartą. Ale generalnie no, jechał Red Bullem, który bardzo dobrze się prowadzi. No i w kwalifikacjach zawiódł, to tutaj lśni minus dla niego. Kolejny minus dla Charlesa Leclerca, który miał fatalne kwalifikacje. Chyba po prostu miał jakieś problemy z bolidem, albo nie mógł się dogadać za bardzo z nim, albo nie mógł dograć opon, bo w kwalifikacjach właśnie kluczowe było dogrzanie opon. W wyścigu dojechał na 11 pozycji, czyli nawet nie zdobył żadnego punktu, więc tutaj minus. I kolejny minus idzie, tak myślę, do Fernando Alonso. To taki mniejszy minusik niż do Sergio Pereza i do Charlesa Leclerca, ale też jest taki mały minusik, no bo w kwalifikacjach tam został pokonany przez Lensa Strolla. Tam wcześniej wyjechał w żwir i tam możliwe, że sobie uszkodził podłogę, no ale to też był jego błąd, że wyjechał w żwir i coś tam uszkodził. I w wyścigu też tak właśnie jakoś niespecjalnie, przynajmniej pierwsza część wyścigu niespecjalnie wyglądała. Pod koniec wyścigu na szczęście Alonso jakby wziął się w garść, można by tak powiedzieć, i tam zaczął wyprzedzać i już jechał na swoim poziomie. Tutaj mam też kilku kierowców, którym się zastanawiałem, czy dać plusa, czy minusa, czy po prostu pominąć. I to na pewno jest George Russell, który w kwalifikacje też miał nie najlepsze. Odpadł w Q2 na 12 pozycji odpadł. I to na pewno na minus, ale na plus to, że dojechał na trzecim miejscu w wyścigu, dobrze się przebijał. Tutaj kluczową rolę odegrał start, no ale dojechał na trzecim miejscu, więc tutaj taki minus z plusem. Kolejny plus i minus dla Pierre'a Gasly'ego, który w kwalifikacjach dojechał jakby na czwartym miejscu, ale podczas tych kwalifikacji dwa razy blokował innych kierowców. No i dostał ostatecznie za to dwie kary po trzy pozycje w tył, no i startował ostatecznie z 10 miejsca. A więc dobrze się zaprezentował w kwalifikacjach, bo szybko jechał, wykorzystał potencjał też bolidu, na czwartym miejscu się zakwalifikował. No ale te błędy związane z blokowaniem innych kierowców tutaj dają go na minus. W wyścigu też skończył na 10 miejscu, a więc tak jak wystartował, tak skończył. I kolejny minus wraz z plusem leci do Lando Norrisa, który w kwalifikacjach świetnie się zaprezentował, skończył kwalifikacje na trzecim miejscu. No ale w wyścigu wystartował i uszkodził sobie szybko przednie skrzydło, nie wiadomo po co się tam pchał, próbował wyprzedzić. No ale uszkodził skrzydło i to mu w sumie zepsuło cały wyścig, bo spadł razu na ostatnie miejsce jak zjechał do boksu i skończył ten wyścig bodajże na 17 pozycji. Kierowca weekendu to jest taki kolejny fragment naszych odcinków, ale w tym odcinku szczerze wybrałbym zespół weekendu. No i mógłbym tutaj wybrać Mercedesa, który przywiózł poprawki głównie na Monaco, ale tutaj też tam przywieźli jakieś małe poprawy. No i widać, że te poprawki działają. Miejmy nadzieję, że będą działać na innych torach też bardzo dobrze, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku, jak jeszcze Mercedes jeździł z tą swoją koncepcją Zero Pod, to w Hiszpanii też akurat jechali bardzo dobrze i mieli bardzo dobre tempo. Więc to też może być po prostu ten tor, który im pasuje i tak dobrze się zaprezentowali, a na innych może już tak dobrze nie być. Ale miejmy nadzieję, że będzie równie dobrze i będzie to jakaś konkurencja dla Red Bulla. Manewr w wyścigu to jest znowu kolejny fragment naszych odcinków podsumowujących. Myślę, że manewr w wyścigu leci do Yukiego Tsunody, który wyprzedził bardzo ładnie Guan Yu Zhou. Od zewnętrznej to był ten łuk, no w pierwszym sektorze, od zewnętrznej bardzo ładnie wyprzedził Guan Yu Zhou. No i to myślę, że to może być manewr wyścigu. Kolejnym takim stałym punktem naszych odcinków podsumowujących jest obrona weekendu. Szczerze ciężko mi było wybrać jakąś szczególną obronę, ponieważ nic takiego spektakularnego nie było. Chyba że o czymś zapomniałem, to możecie mi napisać w komentarzu i jak coś to przypnę ten komentarz na górę, żeby było widać, kto tam zrobił jaką obronę. I to były w sumie wszystkie segmenty, które będziemy omawiać podczas odcinków podsumowujących dane Grand Prix Formuły 1. Ale z racji takiej, że w ten weekend jeszcze było WRC, Rajd Sardynii, to tylko wspomnę, że cały rajd wygrał Thierry Neuville, drugi był Esa Pekka Lappi, który stracił do niego 33 sekundy.
Natomiast trzeci był Kalle Rovanpera, który stracił minutę i 55 sekund, nieco ponad minutę i 55 sekund do Neville'a. Jeżeli chodzi o naszych kierowców, to Kajetan Kajetanowicz zajął trzecie miejsce w WRC2, natomiast Mikołaj Marczyk zajął piąte miejsce w WRC2. I ten rajd Sardynii to naprawdę można powiedzieć, że to był taki prawdziwy rajd, bo niektóre odcinki miały ponad 50 km i to już są takie fajne odcinki, bo jedzie się naprawdę dość sporo. Długi czas można jechać i można zyskać dużo albo stracić do innego kierowcy. Był taki odcinek właśnie, gdzie trzeci kierowca na mecie stracił ponad 30 sekund do zwycięzcy tego etapu, a więc to są już naprawdę takie fajne odcinki, jeżeli chodzi o WRC. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Teraz zostaje nam czekać tylko do weekendu, ponieważ ten weekend jest jeden z największych wyścigów, czyli Le Mans 24 godziny, wyśmienity wyścig. Więc wyczekujmy, a w tym odcinku to już jest wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, skomentujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!